Drodzy czytelnicy, w nowym numerze Trwajcie w miłości przygotowaliśmy artykuły i świadectwa, które ukazują niezwykłe działanie Boga w życiu konkretnych ludzi. Niech lektura tych tekstów roznieci w Was płomień żywej wiary. W najnowszym numerze Trwajcie w miłości między innymi Skarb wiary. Niezwykła historia nawrócenia Leonarda Mondadoriego, właściciela jednego z największych na świecie koncernów wydawniczych. Pozwólcie dzieciom przyjść do Jezusa. Dzięki wczesnej komunii świętej będziemy mieli świętych pośród dzieci, zapewniał święty Pius X. Zmienił bieg historii świata. Dokonania pontyfikatu Jana Pawła II są tak wielkie, że dają się wytłumaczyć tylko jego świętością, całkowitą przynależnością do Chrystusa za pośrednictwem Maryi. Cud spotkania z Maryją. Świadectwo Marka, który dzięki Matce Bożej powrócił do Boga, porzucił nauk i uratował swoje małżeństwo i rodzinę. Walka o czystość w więzieniu. Świadectwo czytelnika z Chin, który dzięki ruchowi czystych serc odkrył wartość czystości i modlitwy i w więzieniu zaczął zmieniać swoje życie. Te i wiele innych ciekawych artykułów w najnowszym numerze Trwajcie w miłości. Zapraszamy do lektury i prenumeraty.